Witam. Przedwczoraj byłem zajrzeć do przyczepy i tutaj, w tym miejscu, było wszystko mokre. A to jest miejsce pod samym Szyberdachem. Więc dzisiaj muszę, chociaż na czas zimy, zabezpieczyć to w jakiś sposób, więc będę odkręcał szyberdach. Odkręcam tu te cztery mocowania, wyjmę go i kupiłem taką taśmę dekarską. Wiem, że to jest tymczasówka, wiem, że tak się nie powinno robić, powinienem to rozkleić i zrobić jeszcze raz, ale na zimę muszę to jakoś zabezpieczyć, bo tak to na wiosnę będę miał wszystkie szafki rozwalone. Tak to wygląda. Od góry to już ktoś tu silikonem napaćkał. Muszę to wyczyścić, chociaż zgrubnie od tu, od rantu. Pasta. Taśma jest 10 cm, więc spokojnie to ogarnę. Coś się to nie chce trzymać.
nie kręciłem już, jak przykleja się całość. Tak to wygląda po oklejeniu. Tu w rogach przykleiłem jeszcze takie dodatkowe kawałki w każdym rogu. To jest według mojej wiedzy taśma samowulkanizująca się, więc jak będzie cieplej, będzie świeciło słońce, ona powinna się jeszcze mocniej przykleić. Okleiłem całość. No a na wiosnę czeka mnie zdejmowanie całego i prawdopodobnie też wymiana szyber dachu, bo tutaj z wierzchu, tu widać na rantach, on się po prostu kruszy, tak jak pył się z niego taki robi. Nie sądzę, żeby to już jeszcze długo wytrzymało. A tutaj na środku też było silikonowane. No i trzeba będzie to wszystko na wiosnę zrobić. No ale to najpierw na wiosnę czyszczenie całego dachu i usuwanie silikonu wszystkiego. Tam z tyłu widać szyby od łazienki, też będzie trzeba to zrobić. No i może na wiosnę bądź lato będę montował solar, więc też trzeba będzie je przygotować pod to wszystko. I sprzątam przyczepę i założyłem taki wykwit. To jest przedni prawy róg. Teraz pójdę oglądać, czy to przez lampkę przypadkiem nie cieknie. Takie miejsce właśnie, że tam mogło wycieknąć. No i prawdopodobnie tędy, bo jest tu widać dziurę, cieknie. I tymczasowo to zakleję tą taśmą, której mi został jeszcze trochę. No i do wiosny będzie to musiało jakoś przytrzymać. A na wiosnę będę musiał tutaj jakąś końcówkę załatwić, wymyślić, zasilikonować. Zabezpieczyłem do wiosny tutaj to połączenie. Przy okazji tutaj, bo nie wiedziałem, tu brakowało jednej śrubki. I zobaczymy, jak to będzie wiosna. No tak wygląda moja przyczepa na zimę. Stoi na korach, na kołach. Szukam zabezpieczenia, które by wchodziło na stabilizator. Na razie obowiązałem to łańcuchem. No i tak będzie sobie przyczepka stała do wiosny.